Kilka dni temu pojawiły się procentowe wyniki Eriksu w serii 9000 w stosunku do RX-a 7900G, co daje nam możliwość przybliżonej oceny wydajności nowych kardot czerwonych. Dodatkowo po piątkowej konferencji znamy już ceny MSRP nadchodzących konstrukcji i były one dość dużym pozytywnym zaskoczeniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o wersję XT. Na podstawie podanych procentowych różnic wydajności oraz recenzji RTX 5080, którą przeprowadził portal Tech Power Up, przygotowałem dla Was małą analizę. W której pokusiłem się o umiejscowienie mniej więcej pod względem wydajności, między jakimi kartami mogą oscylować nowe Eriksy. Szczególnie zaskakuje wydajność z włączonym ray tracingiem, co do tej pory było największą bolączką czerwonych. Pamiętajcie, że są to szacunkowe wyniki na podstawie tego, co już wiemy, oraz informacji, których udzielił producent, więc mogą one znacznie odbiegać od rzeczywistości. Zacznijmy od gry Wukongi w 1440p. Szacowana wydajność Eriksa 9070XT powinna być wyższa o 44% w stosunku do Eriksa 7900G, co dałoby nam około 52 fps. ów A to pozwala uzyskać wynik delikatnie wyższy od Eriksa 7900XTX. Dość blisko RTX 4080. Dość podobnie wygląda sytuacja w 4K. Tutaj przyrost wydajności ma wynik 42%, co przekłada się na okolice 32 fps. -ów. Jak widzicie, klasyfikuje to naszego nowego Eriksa między tymi samymi kartami co poprzednio. Natomiast w przypadku tańszego Eriksa 9070-1440p mamy wydajność niewiele mniejszą od RTX 4070 Ti i trochę lepszą od Eriksa 7900 XT. Niestety w 4K uzyskanie miejsca zaraz za RTX 4070 Ti oznacza już delikatnie gorsze wyniki od 7900 XT. w 1 w 1440p RX 9070 XT uzyskuje wzrost wydajności o 23%, ale pozwala to na pokonanie RTX 4080 Super, ale co ciekawe, jest też niższym wynikiem od RX 7900 XTX. Zmiana rozdzielczości na 4K potwierdza tą zależność i karta odstaje znacząco od swojego starszego brata z zeszłej generacji, ale i tak prezentuje wyniki na poziomie RTX 4080. Jego słabszy brat w 1440p zaliczył jednocyfrowy wzrost wydajności, co umiejscowia go delikatnie powyżej 4070 Ti Super, ale też kilkanaście FPS-ów poniżej 7900 XT. W przypadku 4K sytuacja jest podobna, nowy RX jest wyraźnie słabszy od zeszłorocznej wersji XT, ale zaraz po RTX 4070 Ti super i trochę ponad 4070 Ti. Natomiast w przygodach naszego ulubionego łysego brodacza wzrost wydajności ma wynieść 43%, co w 1440p kolejny raz umiejscawia naszego bohatera lekko powyżej rx 7900 XTX, a poniżej 4080 Praktycznie identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku rozdzielczości 4K, gdzie wzrost w wydajności 46% może pozwolić na komfortowe granie. Tańsza wersja nowej karty od czerwonych w 1440p może być za to bardzo blisko RTX 4070 Ti i delikatnie powyżej RX 7900XT. Kolejny raz w 4K sytuacja jest bardzo podobna i znów trochę więcej niż XT, ale już wyraźnie lepiej niż karta od zielonych z 12 GB Fauramu. No ale największym problemem kart z poznaku AMD był ray tracing, więc sprawdźmy jak tutaj według tych informacji może wyglądać wydajność. W przypadku 9070 XT mielibyśmy do czynienia z wydajnością pomiędzy RTX 4070 Ti a 4070 Super, zarówno w przypadku rozdzielczości 4K jak i 1440p, co potwierdzałby slajd z konferencji, gdzie pokazano, że w tej konkretnej grze nowe RX-y mogą być sporo gorsze od RTX 5070 Ti. Niestety wersja bez XT zalicza wzrosty o jedyne 33% w stosunku do 7900 g co pozwala jej uzyskać wyniki zbliżone do 7900 XTX i sporo poniżej modeli odzielonych. Natomiast w 1 w 1440p wydajność nowych RXów z XT może osiągnąć poziom RTX 4080 zaraz za RTX 4080 Super. W rozdzielczości 4K karta ta znalazłaby się pomiędzy RTX 480Ti Super a RTX 480. Słabszy RX zostaje trochę w tyle, będąc lekko poniżej RX XTX i ledwo przegoniąc 470 Ti w 1440p, ale w 4K już z nim przegrywając. Podsumowując wszystko wskazuje na to, że nowy RX 9070XT może zaoferować nam wydajność na poziomie RX7900XTX. Przy jednoczesnym dużym skoku wydajności w ray -tracingu. Natomiast wersja 9070 będzie już wolniejsza od RX 7900 XT, chyba że mówimy o ray tracingu, wtedy dorówna wersji XTX. Tak więc, jak zwykle, wszystko rozbije się o dostępność i cenę. Jeśli to, co zobaczyliśmy na konferencji, przełoży się na odpowiednią wycenę tych kart w Polsce, to możemy mieć do czynienia z hitem. Oczywiście mam tu na myśli wersję XT, ponieważ słabsza wersja przy tak małej różnicy, czyli 50 dolarów, co będzie znaczyło około 200 zł w Polsce, może nie mieć sensu bytu. Przynajmniej moim zdaniem. Napiszcie co o tym myślicie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia!